500+ na pierwsze dziecko jest jedną z najważniejszych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany mają zostać wprowadzone do 1 lipca 2019 roku, jednak już dziś wiadomo, że będzie to naprawdę trudne zadanie. Ministerstwo może zderzyć się bowiem z proceduralną rzeczywistością. 500+ jest jednym z najważniejszych programów socjalnych, wprowadzonych przez rząd z ramienia Zjednoczonej Prawicy. Na jednej z ostatnich konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił, że w przyszłości świadczenie będzie wypłacane także na pierwsze dziecko bez ustalonego ustawowo progu dochodowego. Propozycję potwierdził już także premier Mateusz Morawiecki. Wstępnie ogłoszono, że zmiany mają zostać wprowadzone od 1 lipca 2019 roku. 500+ na pierwsze dziecko zostanie wprowadzone z opóźnieniem znak zapytania. Mamy przygotowany projekt, na dniach trafi on do konsultacji społecznych, wejście w życie ustawy przewidywane jest na 1 lipca. Program obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia, nie ma już kryterium dochodowego na pierwsze dziecko, ujawnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed w rozmowie z Polskim Radiem. Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzenie zmian od 1 lipca będzie bardzo trudne. Proces legislacyjny jest bowiem naprawdę złożony, a skuteczne przejście przez wszystkie jego etapy często okazuje się bardzo czasochłonne. O swych wątpliwościach pod tym względem opowiedział już mediom były premier, Leszek Miller. Wszystko zależy od tego, czy we wniosku, który ministerstwo wyśle do konsultacji, będzie termin na odpowiedź, NP. 2 tygodnie czy miesiąc, czy też termin nie zostanie zaznaczony. Jeżeli okaże się, w grę wchodzi druga opcja, czyli odpowiedź bezterminowa, to Prawo i Sprawiedliwość specjalnie może przeciągać wprowadzenie zmian w ustawie, powiedział Miller w wywiadzie dla Superekspresu. Jest szansa dla rodzin czekających na wejście w życie zmian. Jak donoszą media, dla rodzin czekających na wprowadzenie 500+ na pierwsze dziecko w jak najszybszym terminie jest jednak nadzieja. Na przełomie 2015 i 2016 roku, gdy program dopiero wchodził w życie w swym pierwotnym kształcie, proces legislacyjny udało się przejść stosunkowo szybko. Projekt został złożony do Sejmu 1 lutego, a zaczął funkcjonować w realny sposób już od kwietnia. Wiele więc zależy od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość potraktuje nowo proponowane zmiany priorytetowo.